Zamówię. Czy to jest ostatnia? Nie, Nie, przedostatnia. przedostatnia. Czwarty tam się nie odzywa. Mroczni bracia, nie. No to nie. Mroczni bracia? O czym to jest? Nie? Nie wiem. No pytałem co? Jaki oplutek? A ty oplutek właśnie we mnie zrobiłeś. No nie jesteśmy, statek tam popłynął. I wasn't hiding. I was eavesdropping. Vastly different pastimes. Dare him stand. Another pirate who's twice come back from the land of the dead. Who escaped the raid on Isla Tesoro and even found the Fountain of Youth. Oi, have you been gossiping about me with this strange, book-obsessed individual? Whatever they've told you, it's not true. Unless it's flattering, in which case, film o tym kręcą. It's all true, but they left out the best bits. The man who stole the only trinket that can reach David Jones. A pendant, twin to the one. No, jesteśmy Dave'ego Hooklika, załoga. Dokładnie. How can you know all this? That pendant belongs to me. You can't be. No to ty Adelma. Kalipso. No. Ty, niepodobna. No wiem, że to ty Adelma. Od początku. The Sea of Thieves is a hunting place. It bestows many gifts even upon the dead. That is why I follow the Black Pearl here. To protect ja cały czas odpowiadam, tylko czytam to jednocześnie. Czy obserwuję? Nie wiem. Może jest na streamie. David Jones knew that the pirates of this world threaten him plans. So him summoning his own dark version of a brethren call. Czemu dopiero teraz? Ja był to Jen? Nie, Jen by mi nie dała pieniędzy żadnych. Still hold the key to his fortress. With my sketches, you can find your way inside. Think of what you want most, Jack Sparrow. It will show you the way. Right. Well, given that these are unfamiliar waters, and I lack a ship with which to sail upon them, critical decisions must now be made. You will always remember this is the day your crew was joined by Captain Jack Sparrow. Now, I know that's a great honor to bestow upon a humble vessel such as yours. Don't you worry. I promise you won't be an imposition. Wiecie, że to nie Johnny Depp podkłada głos pod niego? If it was entrusted to Davy Jones, that can only mean... A kto? Właśnie nie pamiętam, ale ten, ale pisali, że to nie on, ale że bardzo podobnie brzmi. Taką, co by z tobą grała? No już teraz by z tobą grała. Proszę, daleko nie trzeba szukać. Tyle. Ty, ale miecze mi usiadło. Co jest?
Jack Bystracha umożliwi ci dostanie się do serca smutku. Smutku, który trwać będzie po wszeczasy. Smutku, który David Jones dzieli wraz z syrenami. Tu ma znajdować się siedziba Jonesa. Twierdza wzniesiona na ruinach pirackich marzeń. Jones już kontroluje zatopione królestwo. Teraz jego skarb zapewnia mu jeszcze większą potęgę niż dotychczas. Wezwał mrocznych braci, by walczyli w jego imieniu. Syreny zaśpiewają za serce Davy'ego Jonesa. Daleko na północ. O, to z tą zatoczką cholerna wyspa. Tyle pecha się tam miało. Co sugeruje? Nie wiem, o co chodzi. O, lubię tą wyspę. Żeby stawić czoła mrocznym braciom. Od Faithful Isle. Dobra, to pozbierajmy jeszcze, co tam jest. O, zobacz, jaka chętna. Ona już się zareklamowała. It seems we have a long journey ahead of us, so I took the liberty of helping myself to some provisions. Now, Jones's fortress is practically off the edge of the map. But not to worry, my compass knows the way. Well, are we? Ale nie mamy jego kompasu. A co on tam mówi? The Reaper's hideout. Not much of a hideout if you put it on the map, eh? Komentuję. Weź popatrz jeszcze jakieś wyspy. O, Thief's Haven, zobacz, co powie. Devil's Ridge, the Devil's Roar, the Devil's Thirst. Once again proving that pirates are an unimaginative lot when it comes to naming things. How can it be the Lost Gold Fort if everyone knows where it is? No to on po prostu sam z siebie tylko gada. O, znikł. Spokojnie. She's no pearl. Dobra, nie powiem tego. Chciałem powiedzieć, że to zróbmy giveaway'a, ale to może nie. Może no jednak nie róbmy takich rzeczy. Się dorwał do żarcia. No co? To co, płyniemy? Nie na żarty. No. Dawaj, rzucaj żagle. Gdzieś na północ na razie pewnie, nie? No. Może spotkamy tamtych. Pasa na północ. Strange clouds in these parts. Wyższy? To wzrost teraz podajcie. Czy zawsze przodem? Ej, bo to zaczyna już trójkąt jakiś wychodzić. To teraz kto jest najmłodszy?
Ty, on śpi. A, ten bryk zasuwa, jak nim się fajnie pływa. Widziałeś, że Jack śpi? O, wstał. No, widziałem. Udaje. No nie ma perły, bo brakuje tylko z przodu. Ale to nie Galeon, no. I Galeon. No dokładnie. Chodzi o to, kto ma dłuższy staż w graniu. I kto ma wyższy level. Zdajcie się za jakimiś beczkami, czy czymś tam. Wszystko zrozumiałe przecież. Jakimś statkiem. O, przed nami. Dawać kotwicę. Już? Kotwica, no. O panie. Oj. Gunpowder leżał. Było gunpowder. On dalej odjechaliśmy. Ale dopompował. Panie, że prawie zginąłem. Od tego gunpowdera. Byśmy wszyscy tak zginęli. Dobra, chyba wszystko. Gdzie te beczki? Z tyłu? Za nami, no. Ty, kawał drogi. To jest. No, długo hamuje ten bryk na kotwicę. Nie, no byliśmy tak rozpędzeni chyba mocno. No, dlatego. No na maksa byliśmy, nie? Pełne żagle mieliśmy. O, pusta beczka. A nie wiem, czy oni tego nie przeszukali. No, że nie wiem. Oni popłynęli w tym kierunku? Wydaje, no, że oni bardziej popłynęli w kierunku tego, no, tego wiru. O, właśnie. Au, utonąłem. Mięso krakena. No i tyle. Jakie oczy? Uciekamy. O co chodzi? Syreny się spłyną. No, bo syreny atakują jak najęte. Pytanie tylko, czy jak jest opuszczony statek, czy tak normalnie też jak zapływasz. Weź na prawo albo na lewo od razu, bo wyspa. Ty, oni stoją chyba tam na lewo. Gdzie? Nie widzę. Możecie rozwinąć żagle jak coś. A, widzę. No, stoją tam. Zniknęły przy nurkowaniu, albo niebieski się pewnie odbył. Dobrze, niech coś sobie polutują. A czekaj, ja sobie odkładam rzeczy. Ty, kapitan w ogóle stoi tutaj na brzegu tej wyspy. Fajnie. No. Dlatego z nami nie gra. Tak, dlatego z nami nie gra. Zajęty jest. Przestawili go. Pewnie własna rodzina go tam porzuciła. Co? Co rok ta sama heca. No co ty, tam ja teraz gracie ciekawego? To jest środek mapy, te PvP. Co ty, wiem, Paula, za ten, za gry mówisz, fajny? Gierkowanie. Ty, nie wiem czemu, ale jakoś na streamie za jasno gra jest. Mm.
Tak, do okna życia, na bezludną wyspę. Ktoś mógł go wziąć, ale my się nie skusiliśmy. Płyniemy dalej. Na wyspę życia poleciał. Takie gierki. Nie, ja ten. Ja nic nie proponuję, ale to zawsze źle wychodzi. Kurde, czekajcie, bo za mocno ten. Tak się odbija. Problem z tym, że mam niebieskiego screena i mi niebieski kolor wyciąga, to wszystko jest niebieskie. Źle płynę, zamiast łapać pełny wiatr, to skręciłem. Ten sparrow to jest jedno. A, brasować żagle. A nie, są już te, ten. Są dobrze. O, statek przed nami. Na niego płyniesz? No. Co to? Fort się pojawił, ten wielki, czerwony. Widzisz? No, no dawajcie, zwincie już ten pierwszy. Ten drugi w sumie też, bo jest pełny wiatr. Kotwicę trzeba. Nie dopłyniemy tam nawet. Nie rzucaj. Nie rzucaj. Mówię ci, że nie dopłyniemy. No i rzucił. No bo musiałem do steru biec. Myśmy zwalnęli w skały, bo nikt nie patrzy. Tak, przecież już spinęliśmy żagle, byśmy się zatrzymali. Tak, w skały byśmy była, tragedia by była. Dobra, to nakieruj, a ja już tam idę. Później by było, o, w skały wpłynęli. No i by było zabawnie przynajmniej. Minus noszenia okularów, właśnie takie rzeczy się dzieją. Co to za magiczna muzyka? Ty, to nie są jakieś syreny? A bo tu się świeci przecież. To stąd to światło wychodzi. Jakie światło? No, spójrz w górę. O! Też. Facebook był. Mam Facebooka ogólnie, ale tak w ogóle go nie używam zbytnio. A jak mnie kąsa, ty? I ona popłynęła. Syreny są. To był syren. No. Dobra, zginął. O. Dwie po statku. Sam Nautica. Co się wydarzyło? Nigdy nie grałem. Fajne to? O to. Tak dziwnie atakują te syreny. Widzi wiertarką. Wjechał. O, gunpowder. Nawet dwa. Pieczone rekiny. Czemu gunpowdera nie można podnieść? Ty, gunpowdera nie można z podwodnego tego zatopionego podnieść. Te syreny upadły. O, a tego dało radę podnieść. Gdzie one są? Zaraz im tutaj dam niespodziankę. To była ta niespodzianka? Tak, to było to. Nie spodziewali się. Cześć, Slavmyk. On tak w kółko będą atakować, czy nie? Byliście już na dolnym pokładzie? Nie, nie byłem.
Do nas statek odpływa, czy mi się pytanie? Może Gunpowder go pchnął. A, może tam. Dobra. To byście musieli ten. Byście musieli walczyć na pojedyneczki. Modki do BTTV kanału? Znaczy jak? No są. Przecież. Nie ma? Są, tylko nie wszystkie są. Tą skrzynkę bierzemy? Jakoś komendą to się sprawdza. Za mało, ale nie mogę więcej. Jest limit, nie wiem, tam tak nie będziemy jej oddawać. Się zapłaci, to jest więcej. Może później popłyniemy, można wziąć. Sereni szafir, ty co to znaczy? No, jakiś ten. No. To z nich wypada? Chyba ta. Bo na darmo się z nimi nie walczy. Rekin też chyba. Rekin nas ciągnie. Widzisz, uciągnie nas? No. I one mogą tym głosem ponad wodę powiedzieć. O, wypadł kolejny ten Reni. Jak się przyciąga tą linką tam? On automatycznie przyciąga. Co? Co? Wiecie może? Co? Tą linką czy się przyciąga jakoś? Pokaż. Złapie się chyba wciskało. Ale przycisk mu jeszcze wciskasz. No nie. A, no. Stawiam. Mamy wszystko? Mam. Elegant. Co to się tak świeci? Czynia kostuchy. Skrzynka. Te banci, co tutaj było. Hmm. Tylko Reapera będziemy płynąć, chyba tak średnio, co? A możemy jakiej skoczyć, gdzie jest kokpit teraz. No, no chodźmy na to zadanie, to już tu jest ta pierwsza. Gdybyśmy zdążyli zadanie, później możemy sobie pozatapiać coś. Tak. Najwyżej ostatnie zadanie na ale teraz. Ale tu bliutko jest, mamy wiatr nawet. No to jest jedną skrzynką się opłaca? Ona 10 tysięcy, ona za nami tu jest, ten Reaper. To jest 3 minuty drogi, żeby się cofnąć. A może jednak nie? Tu, tu, tu. Gdzie? W którą stronę? Tu, Reaper hideout, nice. Musiał. A nie ma żadnej przed nami? SW, tak jakoś. Co przed nami? Nie ma żadnego Reapera przed nami? Nie. Nie, bo my gdzieś tutaj musimy. A, wiesz, tą furą to jest 2 minuty. Którą to jest dokładny? SW, no tak? SSW, tak bardzo, tak. Za nami jest prawa statek żagla. Jakiś. No, bo nie nas widać teraz, nie? Także przepływamy, oddajemy skrzynię i lecimy dalej. Zawracasz? Nie widzę tej wyspy. Przed nami? Czy za nami? Przed nami, na SW mówił. Jeszcze SW powiedziałem.
Katera to już bardziej S byś musiał dać. Bardziej na S. Dzięki. No nie można by było dodać jakieś dźwięki. Reaper's Hideout. Ciekawe, czy ktoś robi tam czaszkę. Czaszka. A, ten fort. Witka? Można by było zrobić witkę. Ej, ten wir ktoś zrobił chyba, nie? Bo go nie widzę. No tam ci chyba płynęli na ten wir. Dobra, mają pełno lutu. Ale idziemy robić misję. Słuchajcie, kotwica. Kotwica. Nie mam, nie. I... To ci zawracam, easy. Czekajcie, podniesiemy coś te żagle. Krzyżóweczka. O kurczę, tylko musiałbym ją znaleźć, bo też dawno jej nie było. Za tamte płatne punkty. A, no szkoda. No powinni dać też jakąś możliwość bijania tamtych, nie? Jest. Jak? No trafia się losowo. No ja tam losowo, strasznie dali możliwość wbijania, trafia się losowo. Możliwość jest. Śmiercioodporny. O, muzyczka o, z Wiedźmina. To jest krzyżóweczka? No mam krzyżówkę i rozwiązujemy sobie razem. Teraz podam hasełko. Czekajcie. Znajdę tą krzyżówkę. Nie mam powiedzieć, gdzie ona jest. Dawno ją zgubiliśmy chyba. I no, myślałem, że ona tutaj w biurku jest, ale coś czuję, że ktoś ją wyrzucił. A nasz cel pewnie jest bardziej na NE. Co? Teraz. Tak, ostatnio ją znalazłem, wtedy też podawałem hasło, z tego co pamiętam. Teraz nie wiem, że ona jest. Tego nie będzie widać na mapie tej wyspy. Dobra, kupię nową krzyżówkę. No to samo co z nie tym. Nie z tym razem. Albo może jakąś na internecie górę, znajdziemy, co? Z internetu sobie krzyżówkę będziemy robić. Robi 50 punkcików i teraz bosik będzie. O, szyfr złamcie. Właśnie może strzelec złamie szyfr. Powodzonka. Jeszcze nie złamany. Ile tam było? 30 tysięcy punktów za to? Za szyfr? Miał być? Nie, no już jest przesady, już za dużo, będzie milion. Jest szyfr do złamania ogólnie. Zagadka. Dobra. Flaski zagadka, taka wykrzyknik szyfr.
Black Huntress is never wrong, if you know what she wants. Chodzi z tym szyfrem? No jest sobie do rozwiązania, no. Musisz wiedzieć. Szczerze, to zgubiłem chyba kartkę z tym szyfrem, ale wiem jak go rozwiązać na szczęście. W razie co to... to jak go zrobię. Musiał przejrzeć ogólnie, czy wszystko jest jeszcze aktualne. Gdzie on sobie poszedł i czy master? No właśnie. To nieźle. Największy mistrz, jaki może być. Tak? Ze skrzyżowaczką? A, właśnie, na internecie zaraz poszukam. Tu nie mam żadnej. Właśnie tak się zastanawiałem, czy on czasami trzyma ten ster, jak poszedł. To już wyjaśniłeś mi. Dobra, mamy krzyżówkę. Głowiste, głowiaste warzywo. Masło. Płyniemy, gdzie nas poniesie wiatr. Kalafior? Zaraz zobaczymy. Nie, nie pasuje. Żyjemy, fajnie. No prędzej kapusta chyba. O kurde, ster trzymałem cały czas? Podchodziłeś to. Teraz zobaczę kapustę. Kapusta pasuje. Mi się wydaje, że to też kapusta. Zawsze się mówi, nie? Że główka kapusty. Co tam? Daleko jeszcze? No ale daleko czy nie? Ja nie wiem. Nie było. Chyba niedaleko. Gdzieś tutaj powinno być. Pewnie skały jakieś będą po prostu. Trochę w lewo musisz skręcić. Bardziej NW teraz chyba. Chociaż czekaj, zaraz zobaczę książkę. Jak to się wchodzi. To tam coś jest właśnie. Przed nami, nie? Idziemy jeszcze zlutować ten statek? Nie, dobra, na wprost. Płyń. Teraz na N. Nie, chyba nie. W razie jak nas zatopią, to po co to zbierać? Już możliwe, że nie będziemy wypływać przez godzinę. A, w sumie tam. Kapusta, głowa pusta. Czekajcie, pierwszy etap. Okej, był taki. Drugi. Już nie pamiętam. Kiedy my ten szyfr w ogóle założyliśmy? Dawno to było, nie? Piękny love w okularkach. Ty fajnie wygląda. Chyba tam coś świeci, nie? O, świeci.
Not feeling shabby, eh? Fine by me. No, niezła ta wysepka. Taka nie za mała. Czekajcie, zobaczę jeszcze. Jakoś mi tak raz jasno jest u was. Naprawdę, ja mam dużo ciemniej. Nie wiem, czemu tak jest. Wydywanie gry, zrobię nowe. O, tu możemy wygrać pistolet i figurę. Może teraz. Fort smutku. Tej misji. O, chyba. O, teraz lepiej. Lepsze kolory chyba teraz, co? Tamte były tak jasne. Nie wiem, co się w ogóle tam stało. Ej, tu będzie walka na statku. Mówisz? Czemu? No. No bo jest osiągnięcie, przetrwaj zaciekłą walkę na statku. Nazywa się Symfonia Smutku. No i zaspoilerowo. Mamy uszkodzony statek, tak w ogóle. Tu się pracuje. O, czat tylko w trybie emotek. Możesz distartar zmienić? O nie. Ogólnie czy nie? Znaczy ogólnie woda też zmienia kolory zależnie od po jakim morzu się pływa. Jaki fan ty ma, co się chwalisz? Ja tu nawrzucałem też pełno jedzenia. Nie wyciągnąłeś z tej skrzynki. Nie, jest. To macie do żarcia? No różne fanty. Macie na full to kółko? No. No i coś. No ja w beczce tam powsadzałem. Porkiego co zjadłem. Czy jaka? W lewo trochę. No. No nie trochę. Kiedy Eurotrack? No nie wiem, myślę, że jeszcze raz zagramy w Sea of Thieves, skończymy całą kampanię, to będziemy mogli sobie pograć wtedy Eurotracka, nie? To już ładnie buja. Buja taka muza. Bujaka, bujaka. Chyba pijany śpi. 619, hej, bujaka, bujaka. That's my pueblo. Bujaka, bujaka. 619. Bujaka, bujaka. Rey Mysterio. Megalodon. Czy nie? Ty, woda mnie zanurzyła. O, beczki. Weźcie beczkę, złapcie jakoś. Tak. Panie. Takie beczki. Po prawej stronie. Po prawej? Gdzie? Za późno. Co za późno? Nie ma za późno. Ciągnąłem jak... powiem co. No ty umiesz trafiać. Mat wczoraj, czy tam kiedy to graliśmy? No... to beczki nie trafił, kurde, chyba... 4 razy, 4 próby i 4 razy nie trafił. Ty też. Nawet 4 różne beczki. Tu chyba wieczny sztorm jest w tym miejscu, nie? Chyba tam. Ty, pod wodą byłem. Pod wodą. Panie, utonę zaraz. Może zwińmy jeden żagiel, co? Zostawcie, niech płynie. Żeby się odnaleźć, trzeba się najpierw zgubić. Dokładnie. Judging by the cosmic architecture and air of General Minis, I'd say we've come to the right place. Generator imion? O właśnie, mamy tutaj małpkę do nazwania. Możecie sobie wybrać imię, jakie chcecie i wtedy nazywam to tak, jakby chcecie. Tylko no, musi być taka możliwość w grze, nie?
A tutaj jest małpka do nazwania, jak chcecie. Gdzie jest moja małpa w ogóle? Tu jest. Dalej tu. Panie, no nie wiem, no. Znowu będą afery. Albo zgaś te. Lampy zgaś. Zgaś lampy. Chyba uderzyliśmy w rafę koralową. Te rafy są z natury bardzo miękkie. No dobrze, bo statek ma tylko jedną dziurę. Udało nam się. I jak to tutaj cały czas pada, nie będzie ten tonąć? No tego trzeba na ląd go sprowadzić. W ogóle chyba trzeba stanąć na ląd i wtedy się ten... coś pojawi. Czekaj, ja wyskoczę. Tak jak było, pamiętasz, z zagadkami tekstowymi? A, do środka. Czekaj, tu można wpłynąć? Co rozpłynąć? Tu się nie da wpłynąć. Ja zaraz ci znajdę, gdzie to się wpływa. Że można gdzieś wpłynąć? Czyli jednak. No Jack tak mówił, żeby wpłynąć do środka, bo ktoś zauważy statek. A, ty. Tylko tak szukam, ale nie wiem. Muszę być na statku, a teraz nie wiem, kiedy będę. Ale jak ma być dokładnie? Dokładnie tak, jak napisałeś? Ty! Drugą stronę. Znalazłem buga. Co? Błąd znalazłem. A, błąd. No, widzisz na streamku? No, widzę. Pod kamień można wejść. Ja płynę w drugą stronę, tam pewnie będzie. No dobra, to spotkamy się. Na zakręcie. Spotkamy się na zakręcie. Co z nami będzie? To pierwsze miejsce, gdzie sztorm jest przy wyspie i tak dziwnie te fale się bugują. Ty, to wygląda jak drzwi. Nie, ale to nie są drzwi. Trzy godziny później. Czy to małpka, czy małpiszon? Chyba małpiszon. Wydersy się bugują. Tu chyba jest. Nie wiem, może. Mi się wydaje. Chciałbyś mat w las tam. Maila mi przysłali. Na obserwatora. No, że to się chyba aktualizować będą. Ale tam update'ować znowu. Ale to już chyba jest tutaj. Chyba nie. Ja chyba tutaj coś mam. Okej. Znalazłem kawałek lądu. Tu nie ma nigdzie. Nie ma, tu nie ma. Żeby wpłynąć? A nie. Grycznie. Może to jakieś oszustwo było? Ty, bo ja tu chyba jestem już w środku. Ale ty nie możesz wpłynąć chyba, ale ten, ale tu się biega tak w środku. No. Dawaj, parkuj tu i chodźcie. Bo już opłynąłem dookoła, no nie znajdziesz tam nic lepszego. Tak, oszukał. O. Powiedział, że udało mu się znaleźć wyjście. Macie tam coś? Co? Nie. O, mam chyba. Jest. Znalazłem. Tutaj. Wejście jest. Ale wpłynąć tam nie można. Nie. Dawaj, idziemy. Co ty kręcisz?
Nie wiem, gdzie jest środek. Ojej, co to się tak no, wybierzcie. Jesteś, żyjemy w takich czasach, że można wybrać płeć. Jezu, co tu się dzieje, ty? Bugują się trochę te fale. No, ta dyskoteka się robi z tych fal. No, robi, robi. That's my pueblo. Syreny jakieś. This humble trinket once belonged to Teodolma, a twin to the one Jones possesses, and the key to his most valuables. My crew found it on the deck of the Pearl after Tia was released, shall we say. What matters is this got me inside another of Jones's strongholds once before. Let's just hope he hasn't changed his tune. Fajna ta melodyjka, właśnie. I cyk, prawa autorskie na YouTube. Ty, Jack jest z drewna. Prawie jak nasza reprezentacja. Prosiło się. Musiał. No samo naszło. Chyba szanta. No daliby to na szantę. Ja bym to grał cały czas, to fajne. I zaraz ta mocna muza wchodzi. W ostatniej opowieści jest szanta do odblokowania. To możliwe, że to ta, albo jakaś taka z piratów. Jones assumes I'm dead and lost for all eternity. Drift on an ocean of forsaken souls. So he hasn't bothered to change the locks. Frankly, I find that rather insulting. Seems this passageway is intended for those of a subnarious persuasion. Ko, możemy płynąć, żaden problem. Prawie wszystkie zagadki się tak kończą, że trzeba przypłynąć. Powietrze jest chyba. I nie mam już tej muzyki. Gdzie Jack teraz? Się utopi. I co on w kamień wpłynął? No, przepłynął przez kamień. Przez kamień. There's a resting place just up here if you need to sense. Mind yourself, slimy, treacherous. Reminds me of the. Co jest? Ty, wywaliło mnie. Gdzieś niechcący stanąłem. Tu jest. To trzeba umieć. Ja nie umiem. Co jest? Padłem. A centralnie na tym stanąłem. No nie, no to jest jakieś zbugowane. Krzyżweczka, zaraz zerkniemy drugie hasełko. Gdzie ty wlazłeś? Tu. Nie wiem jak, gdzie dalej iść. No drabina jest tu przecież. O. Drabina. O, znowu zjeżdżalnia chyba. Z muzyczką fajną. Piratów.
Hej, tu trzeba wybierać ścieżki chyba. Jak w Hugo. Bardzo się starałeś, ale z gry wyleciałeś. O, Holender. Jasna.